Co ty byś chciała? Halo? Ja chciała na tym piachu, bo się tak fajnie wygląda. To bym zjadła z tego twarzy. Jest super, po prostu jest super. Pewnie jakieś kawy, inne też dania. Tak, kawy, kofry. Kawy chcę dla tego. Kawy. To my idziemy na kawę teraz. Jeszcze chciałam takie małe sprostowanie, miałam na sobie 5 warstw. Więc trzeba było sprawdzić, gdzie ona idzie. No i idzie tutaj. Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu. Tym razem jesteśmy nad morzem, wyjątkowo. Uwielbiamy morze, więc dla nas to nic wyjątkowego. Jesteśmy w takich okolicznościach, zobaczcie, przyrody. Tutaj mamy taki duży plac, nawet jakiś plac zabaw się tam dzieje. Tutaj się parkują samochody, domki, apartamenty, takie wiaty wypoczynkowe dwie. I tu mamy parking przy latarni Stilo. A my stoimy tutaj. Przyjechaliśmy wczoraj wieczorem, więc już nie nagrywaliśmy niczego, bo byliśmy trochę zmęczeni, po prostu poszliśmy spać szybciutko. A dzisiaj wybieramy się właśnie zobaczyć tą latarnię. Tutaj na plażę, zobaczymy jak tam wygląda plaża. No i generalnie mamy w planach tutaj spędzić dzień. Jak macie ochotę zobaczyć, co się będzie działo, to zostańcie z nami. Idę właśnie do Matyldy, bo Matylda znalazła miejsce dla kamienia. I tutaj będzie leżał, tak? Znalazłyśmy miejsce idealne. Proszę bardzo. Mimi do mnie powiedziała, ej, a może tutaj? No to ja mówię, no pewnie. No pewka, no pewka. Także to jest jej pomysł. A jesteśmy, zobaczcie, w jakim miejscu. Tak na razie tajemniczo będzie, a za chwilę, no nie będzie tajemniczo. Tu wam pokazuję, że jesteśmy przy Urzędzie Miejskim w Gdyni. Latarnia morska Stilo. Proszę bardzo. Piękna latarnia morska. Dzień nam się zrobił piękny, więc przyjemnie się tutaj spędza czas. Korzystając z chwili ciszy, bo moje dziecko poszło z psem sprawdzić, czy jeszcze kamień jest. Krzysztof lata. A ja sobie tutaj zasiadłam. Jest taka, są takie ławeczki, można sobie o tutaj, można sobie pokontemplować widoki i powiem wam parę informacji na temat tej latarni w Stilo. Ona się znajduje 10 km od Łeby i wznosi się na 33 metry, natomiast jest zbudowana na 40-metrowej wydmie, więc generalnie to jest dużo wyżej jakby położona. Powstała w latach 1904-1906 i powstała głównie z tego powodu, że tutaj w okolicy są mielizny, które wiele statków pochłonęły i zdecydowano się po prostu ochronić kolejne statki i zbudować taką latarnię. Także to tyle na temat latarni. Zapraszamy, fajne miejsce, fajny spacer przede wszystkim. No i też mamy fajną bardzo miejscóweczkę. Fajny, nie? Podobał ci się spacerek? Pod górkę się trzeba było troszkę wspiąć, więc przyjemnie się wspinało, tak? Proszę pani? Tak. Idziemy na plażę? Maybe, maybe. Maybe, maybe. Nie tak, chce tak. Się ciebie znaczy, tak? Nie. Nie, właśnie widzę, jak się wyrywasz. Ale na pewno Mimi. Nie pływać. Ale myślałam, że już pływała. Mimi, idziemy na spacer? Aha. Pies mnie zignorował. Taty to ona nawet. Już jest na spacerku. No tak. Taty to nawet nie pytam, bo tata jest skupiony na zadaniu, więc nie pytam. No nic, zobaczymy jeszcze, gdzie wylądujemy, nie? Zobaczymy. Na pewno jeszcze dzisiaj trzeba wypić kawę. Ty też będziesz piła kawę? Nie, ja wypiję wodę. Wodę wypijesz. Oryginalnie. Dobrze. Ewentualnie masz jeszcze napój jakiś orzeźwiający, sokowy, więc. No, no to jest plan. Thank you.
co byś chciała? Halo? Byś chciała na tym piachu, bo się tak fajnie wygląda. No, czadowo jest, nie? No, naprawdę, polskie plaże są po prostu piękne. Jest coś niesamowitego, ten piaseczek jest taki... Taki mniam. No. Do zjedzenia, jak no. by się chciało powiedzieć. Jakimś potworem piaskowym, to bym zjadła w tej plaży. Zapleniłam się. No, jest fajnie. Jest super, po prostu jest super. Polskie morze, nasze kochane. Żeby ono było tak trochę cieplejsze. Zwłaszcza już w maju, nie? Tak, właśnie. Ja mam 4 warstwy na sobie. Jest maj, połowa maja, a ja mam na sobie 4 warstwy i czapkę. Strasznie wieje. Czuję się niesprawiedliwie tutaj potraktowana. Wieje mocny taki... Arktyczny wiatr, naprawdę. No. Mocno wieje. Ale to i tak nie przeszkadza, żeby przyjść na plażę i podziwiać te widoki, bo jest przepięknie, naprawdę. Matylda, czy plażę zamiatać? Matylda, tak. Że podjęła decyzję, trzeba posprzątać plażę, będzie zamiatać. No, troszkę jej to zejdzie, nie? To co, przyjdziemy po ją za tydzień, nie? Wrócimy. Za tydzień? Za 2 lata. Będziesz zamiatać, czy odlatywać? Jakie to ładne ślady robi. Czyli rysujesz. Znalazł nowe narzędzie do rysowania. No tutaj mamy taki znak do morza. My właśnie stamtąd przyszliśmy. Tak, i tam z latarni, jak się zejdzie, to można się wbić na ten czerwony szlak i wtedy sobie można... My akurat sobie nim wróciliśmy. I wychodzisz w centrum miejscowości. Tak, i tutaj sobie można zjeść rybkę, lody, no i w ogóle pewnie jakieś kawy, inne też dania. Kofry. Kawy chcę. To my idziemy na kawę teraz. Jeszcze chciałam takie małe sprostowanie. Miałam na sobie 5 warstw, a teraz są 3. Wow, jest lepiej. To idziemy na kawę. Na kawę. Jesteśmy przy kolejnym miejscu. Tak, już po kawie. Po kawie. Po kawce, tak. Na tym, na Google Maps pokazało nam coś takiego jak krocząca sosna. Więc trzeba było sprawdzić, gdzie ona idzie. No i idzie tutaj. Zobaczcie. Niezwykła jest, po prostu niesamowita. Faktycznie wygląda, jakby gdzieś szła. Tutaj Do miasteczka. Dużo łapek ma, nie? Taki pajączek trochę, ale jest niesamowita. No ciekawie to wygląda, no, naprawdę fajnie. Wypłukało ziemię po prostu, nie? Mm-hmm, bo to jest tutaj na wydmach, widać piaseczek taki wydmowy. No i zresztą to jest, nie jedna jest taka, bo ta reszta też kroczy tutaj obok niej. Tak. Więc tu się zrobił już taki cała rodzinka kroczących sosen, ale no fajne, fajne, ciekawe miejsce. I to właściwie jak przy drogowskazie, tu jest drogowskaz do latarni. Aha. Tam po lewej stronie mamy te takie knajpki małe. Tak, a po prawej jest parking, na którym stoimy. To tam GPS-a też zrzucimy. Tak, nie? Tak zrzucimy. Mhm. A tu jeszcze zauważyliśmy, że jest ciekawy karmik dla ptaków. Idziemy zobaczyć, podejdziemy. Idziemy zobaczyć, tak. Jakiś taki nietypowy. Wygląda trochę jak ten. Semafor, nie? Jak taki, jak budka telefoniczna trochę. Trochę też. Znaczy nie jak budka, jakiś... tylko jakby telefon wisiał na... O, a to proszę, ktoś wymyślił taki karmik dla ptaków. Z trzonek od łopaty, saperka chyba jakaś. I wiaderko. Jadro, daszek, nawet mają daszek, proszę. Elegancko. Ale fajnie. No i ten piękny las, słuchajcie, to jest po prostu cudnie. Las sosnowy, to ja uwielbiam. Pięknie, piękny zapach i w ogóle pięknie. Także jakbyście byli w tym terenie, no to zajrzyjcie do Stilo. To też jest ciekawie. Tak. Można się zresetować, można odpocząć. A dzisiaj my tak się zresetowaliśmy bardzo, tak. Fajnie. A dzisiaj już, słuchajcie, kończymy. Fajnie, że byliście z nami. Dzięki tak. Wielkie. I do następnego do razu. Do następnego razu. Jeśli Wam się podobało, to łapeczki w górę, zachęcamy. Komentujcie. Jak ktoś jest pierwszy raz, to zapraszamy do subskrypcji. No i po raz kolejny. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć. Na razie, hej. Pięknie nas ptaki budziły dzisiaj o 3 rano. Ciekawostek na temat, znaczy ciekawostek, kilka faktów. Wróć. Korzystając z chwili, no coś mi kamera nie współpracuje. O, teraz. Za nami piękna droga przez las. Muszę poprawić okulary. O, teraz dobrze. Nie wiem, dobrze? Mhm. I co? Nie gadajmy. Podwodź się? Nie gadajmy chwilę. Pomilczmy. Pokontemplujmy zapach przyrody. Sosnowy las. Mhm.